alkohol. Cześć, w tym odcinku chciałbym wam pokazać parę miejsc, które należy zobaczyć w Sztokholmie. I co jeszcze zamówiliśmy dzisiaj, powiedz? Kanel Bella. Jana, jak ja powiem Nespresso, to co ty odpowiesz? Jak George Clooney. Jak? I czym to kanel Bella? No. Bułeczka posypana grubym cukrem z wielką ilością cynamonu w środku. Czyli co, kanel to? Cynamon. Janka? A ty też cukierki? Oczywiście. A pokaż cukierki. Lara Guris. Co to znaczy? Sobotnie słodycze. Gruszkowe. Najlepsze. Ja chcę grzybki. Grzybki? Grzybki chcę. Tylko magiczne. Czy po nich się lata? Lata się po grzybkach? Mogą wystąpić różne skutki obaczne. Sztokholm położony jest na 14 wyspach, które są połączone 53 mostami. Ciekawostka. W Szwecji można kupić alkohol tylko w sklepach, które nazywają się Systembolaget. A chcesz sobie kupić trochę alkoholu? Są to sklepy monopolowe, które są państwowe i sprzedają każdy alkohol, który jest powyżej 3,5%. W całej Szwecji znajduje się 430 sklepów monopolowych, gdzie taka ilość znajduje się w samej Warszawie. Rum kosztuje ile? 239. Dlatego najlepszym prezentem, który możecie przywieźć Szwedom, to oczywiście alkohol. Trzeba mieć 20 lat, żeby kupić sobie alkohol, więc nasza droga nastolatka musiała pokazać dowód, żeby kupić sobie wino. Warto było wydać tyle pieniędzy, żeby pokazać swoją legitymację. Teraz się rozkręcę i powiem wam coś jeszcze ciekawszego. Sztokholm, nazywany potocznie Wenecją Północy. Pokażę wam jedną z najbardziej ekskluzywnych galerii handlowych tutaj w Sztokholmie. Jest ładna, jest dużo drogich sklepów. Jest tak jak prawdziwa, dobra galeria handlowa. Zbyszek. Słucham. Dawaj jakąś ciekawostkę. Tu kiedyś było, to było pod gołym niebem. My to 25 lat temu zrobili, z tego zabudowali, zrobili galerię, nie? Chodźcie, pokażę wam, jak wygląda żaba w środku. Kurde, nie działa. A teraz? Zadziałało! Grudan to jest żaba po szwedzku. No, po francusku Le Grenouille, chyba tak mi się wydaje. Czyli po szwedzku żaba. Zaczęło się, no. Jedna z takich fajniejszych restauracji. To musisz tylko mówić do mikrofonu. Moja ulubiona. No. Czyli lubisz najbardziej żaby. A teraz muszę wam pokazać coś bardzo fajnego. Wiecie, jak listonosze w Szwecji rozwożą pocztę? Patrzcie, jakie mają grzanie, siedzenia. No, mięciutkie. Jak byliśmy dziećmi, to z moim młodszym bratem pokazywaliśmy naszemu wujkowi zawsze auta, które mógłby mieć. I po prawej stronie widzicie Bentleya, McLarena. Wujek, taki mówił. Wujek, ten mówił. Jak to u nas na wsi mówią, Louis Vuitton, który można sobie kupić bardzo drogą torebkę. Jesteśmy na jednej z głównych ulic, na której znajdziecie najdroższe sklepy. Tutaj w Sztokholmie Prada, Chanel, Moncler. To właśnie tutaj dreptaliśmy sobie jako dzieci. Za mną widzicie jedną z takich najstarszych knajp tutaj w Sztokholmie. Nazywa się Rish. Ona nie tylko pojawia się w wielu filmach, serialach ze Szwecji, ale również jest tutaj dyskoteką, do której można sobie wyskoczyć w nocy i poszurać nóżką. A teraz krótkie wyjaśnienie, co łączy mnie ze Szwecją. To właśnie w tym miejscu, na ostatnim piętrze pracował kiedyś mój dziadek. To właśnie tutaj wychowywała się moja mama. Jak wróciła do Polski, to postanowiła nas również wychować w duchu szwedzkim. Dlatego urodziliśmy się w Sztokholmie, wychowaliśmy się tutaj do 5 roku życia i wróciliśmy do Polski. Sztokholm nie jest tani. Widać to po cenie dywanów. Ile kosztuje dywan w Sztokholmie? Pół miliona. A nie? Nie, przecena. Przecena. 346 500 koron. A ile to jest na złotówki?
170 tysięcy złotych. No. A ile wcześniej kosztowało? 250 tysięcy. To czekaj, to jest jak to się mówi, jak się mówi promocja po szwedzku? Ria. Fajerwerki ja teraz dorzucę do tego. Kupujesz, Alek? Oczywiście. Nie wiem, za ile kupiliście swój dywan do pokoju. Wiem, że w IKEA kosztują po 100 zł za sztukę. Albo 200, albo 500, taki lepszy. Tutaj trzeba wydać zaledwie 500 tysięcy koron, żeby mieć najlepszy dywan w mieście. Jesteśmy pod Bench, czyli jednym z najstarszych klubów tutaj w Sztokholmie. Został zbudowany w 1863 roku przez Heinricha Bencha. To właśnie tutaj odbywają się największe gale, największe imprezy. Wieczorem odpala się tu dyskoteka, a w ciągu dnia można zjeść wspaniały obiad, lunch, czy to tylko sobie wymarzycie, oczywiście w bardzo rozsądnej, skandynawskiej cenie. Wysokiej, dużej, czyli drogo. Idziemy do środka, chodźcie. To właśnie tutaj udało mi się raz podreptać nóżką przy bardziej klasycznych utworach, ale można też zejść do piwnicy, a tam już macie zupełnie inny sort imprezy, gdzie potrafi zagrać techno czy jakiś reggaeton. W Sztokholmie można przemieszczać się między dzielnicami metrem, autobusem lub właśnie takimi statkami. Jest w tym coś romantycznego, kiedy chcecie dostać się do innej dzielnicy, bierzecie dziewczynę za rękę i z nią wsiadacie na statek, żeby przepłynąć po kanałach Wenecji Północy. Ponieważ czas nas nagli, pokażę wam tylko parę ujęć z Muzeum Narodowego w Sztokholmie. Pokażę wam timelapse'a, jak docieram do Chapmana, czyli jachtu, który ma 75 metrów długości. Został wybudowany w 1888 roku i uważam, że warto go odwiedzić, jak będziecie już tutaj w Sztokholmie. A teraz do dzieła. A jak przywitać się ze Szwedem? Wystarczy powiedzieć hej, a podziękować tak smykie, albo po prostu tak. Jeżeli chcecie zapytać Szweda, jak się ma, po prostu pytacie go w ten sposób. Läget? A on odpowiada bro, czyli dobrze. A tak wygląda prowizoryczna hala, w której przeniesiono sprzedaż mięsa, ryb i innych przysmaków. Wszystko to odbywa się w Östermalm, czyli jednej z najdroższych dzielnic tutaj w Sztokholmie. To jest tak zwany Riksvenska, czyli taki bogaty szwedzki, gdzie kobiety są ubrane w futra. Widać, że są z arystokratycznych rodzin. Ale to lubisz słodkie, co? Bardzo. No dobra, rodzinny wyjazd i już się naprawdę mnie nabijają cały czas. Ja próbuję dla was nakręcić wspaniałe ujęcia ze Sztokholmu, a zobaczcie, oni się cały czas śmieją. Jeżeli podobają wam się takie podróżnicze odcinki, to oczywiście napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć więcej takich. Ja zachęcam do subskrypcji, do komentarzy i oczywiście do zobaczenia za tydzień. Cześć!